Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elsbeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Fallouta Trójki. Już nie będzie opcji. Eliska standardowo wyłącza grę, sprawdza, chowie się do pulpitu. O Jezu, da się. No, zaglądam na pulpit, wyłączam, pauzuję grę, bo teraz mam ustawiony mniej więcej ten monitor. No i włączyłam sobie go przed chwilą, żeby sprawdzić, czym się włączy nagrywanie. Nagrywanie się włączyło, więc mogę wyłączyć monitor. Nie, bo ja jedynie używam drugiego monitora pod to, żeby widzieć czaty. Może w tym tygodniu pojawił się jakiś stream, no mam nadzieję. No, wygodniej to jest. Popatrzę w jedną stronę, w drugą stronę, w prawą moją stronę. No i widzę, co napisaliście, widzę OBS-a, jak to tam wszystko wygląda, czy jest dźwięk z mikrofonu, jest dźwięk z gry. Znaczy nie, w najbliższym czasie nie zamierzam zmieniać słuchawek, bo mi się chyba dwa razy zdarzyło tak, że zmieniałam słuchawki, nie? To był zeszły rok przy Lords of Fallen, że zmieniłam słuchawki, bo mi się... Zepsuły? Nie, jedne mi się zepsuły z... O Jezus, moje najszybsze zepsucie jakikolwiek, ale to nie specjalnie, tylko ja nie rozumiem, dalej nie rozumiem, czemu piękna firma JBL wpadła na pomysł, żeby końcówkę wejścia mini jacka zrobić krzywego, znaczy nie prosto, tylko tak lekko zakrzywiony i mi wtedy telefon spadł. A miałam akurat podłączone te słuchawki, spadł mi i mi się... Znaczy... Jeśli jeszcze da naprawić, to nie jest jeszcze amen z tymi słuchawkami, ale na razie siedzą w pudełku, bo wsadziłam je. W tym roku to robiłam porządki, żebym poukładała. No i wsadziłam. Nie, szkoda mi je wyrzucić, no bo jeszcze je się da naprawić, to nie jest jakiś tam problem z tym. Więc zmieniałam inne, znaczy jeszcze jedne mam takie na USB, które, one działają, one były klejone, bo mi się gdzieś u góry, te przy słuchawce gdzieś tam u góry i się pokruszyło mi ten plastik i ja je klejem na ciepło skleiłam, one działają, wyglądają jakby żyły 100 lat, ale działają, są sprawne, da się słuchać. Więc mi szkoda je wyrzucić, więc je schowałam do pudła z kablami, tam gdzie mam, nie wiem, właśnie kable, te słuchawki są, klawiatury są, no takie rzeczy, wiecie, pod komputer i nie tylko pod komputer, bo tak jak mówię, tam kable też są do, nie wiem, do telefonów, takie mam, dużo mam tych kabli takich typu, nie USB-C, tylko te wcześniejsze jeszcze, takie, gdzie są, to są te... Jeśli chodzi o ja nie pamiętam nazwy, jak to się dokładnie formalnie nazywa, na pewno to ma nazwę, ale powiedzmy, jeśli ktoś chce wiedzieć, które kable mam na myśli, to te kable, gdzie no dopada do od PlayStation 4. Takie wejście. Więc one są jeszcze stosowane, na przykład te słuchawki, co teraz mam, to one są właśnie, ładuje się słuchawki, te moje z Corsera. No i potem zmieniałam na te inne, które, ej, śmiesznie, bo ten jest tam USB i mini jack, no nie, jest ten, te słuchawki. Zaraz powiem resztę, tylko wyłączę monitor i pójdziemy dalej, bo ja tak stać mogę do jutra. Więc przy zakupie tych słuchawek prawnik chyba najwyraźniej myślał, że one też będą na USB. Bo chyba pomyślał, że ej, dobra, one mają USB i one mają jacka, więc ej, jak ja potrzebuję, nie wiem, do telefonu, to sobie podepnę do telefonu lub do komputera na USB. No nie. Nie, żeby się śmiała. One nie działają na USB. One USB mają tylko po to, bo one są RGB, one są świecące. I po co jest to USB, żeby... Nie, tego nie używałam. I te słuchawki są nadal sprawne. Leżą tutaj z boku, koło mnie, na mojej wystawce. No i one są faktycznie na taką... Znaczy je miałam używać, potem mi prawnik kupił te, co teraz mam. Na ładowanie. Ej, pierwsze moje słuchawki. Znaczy nie, nie pierwsze, bo jeszcze takie malutkie miałam. Jezu, mikrofon. Tak, bawię się mikrofonem, ustawieniem, żeby mi wygodnie było.
Więc no. Więc miałam takie malutkie, o Jezu. I wydaje mi się, że przez nie mi się uszy ostatnio. Znaczy ostatnio, już jakiś czas na szczęście mi się zatykały. Bo one są takie do ucha. Ja lubię na ucho mieć. Zawsze. Ej, zawsze duże. Ej, pamiętam, moda była, że wiecie, że każdy, ej, takie do ucha, takie jak najmniejsze, żeby wiecie, nie było widać, że macie słuchawki. Aha, a Elejska dalej nosiła takie duże słuchawki. A teraz widzę, że moda wróciła. I teraz młodzież, czy dorośli, widziałam kogoś, no może ten, ale teraz jest moda na te duże słuchawki, że teraz wszyscy noszą te duże słuchawki bezprzewodowe. Śmieję się, bo tak mówię, ja zawsze nosiłam duże, bo zawsze mi odpowiadały. I tyle. A teraz nagle moda się zmieniła i teraz wszyscy noszą te duże, jak ja kiedyś nosiłam. Nie no, teraz nie używam na zewnątrz słuchawek, no bo nie potrzebuję jakoś tak szczególnie. Ale kiedyś to u mnie, no musiało być. Jak się jeździło autobusami czy coś, to no musiało być. Ja nie lubię słyszeć narzekań ludzi lub opowiastki na temat nie wiem czego, nie będę zgadywać nawet czego. Więc ja wolałam sobie posłuchać muzyki. Tyle. Naprawdę, ten chiński jest taki beznadziejny, Jesus. A, bo oni poszli w tą stronę, nie? Myśmy przyszli z... A, tu jesteś. O, ty pięknej. Mówiłam, że ona chce książki ode mnie. Aha. Dobra. Nie było tematu. No, więc teraz są modne duże słuchawki. Hi, ha, 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 ha. Dobra, kawa wypita teraz. Pozostaje. No to muszę sobie coś zjeść. Nie, sam tego też żeśmy wzięli, nie? Automat. Tak. Dobra, sprawdźmy, gdzie co się znajduje. No więc wczorajszy, no fajny był. Wydaje mi się, że fajny był ten wczorajszy odcinek. Bardzo rozgadany. Ej, zawsze tak miałam. Ej, pamiętam sytuację i to bardzo, bardzo, że ja tak siadałam do, powiedzmy, no chyba najbardziej mi się to sprawdzało w Falloutie. W ogóle co ja ten, musiałabym sprawdzić, co ja tam, bo widzę, że no tak, no teraz jest moda na Fallouta. Wróciła moda na Fallouta dosłownie, żebym patrzyła. Znaczy nie patrzę ostatnio, bo to mnie tam, no, tak mówię, ja Facebooka do życia nie potrzebuję. Pani Watson najwyraźniej tak. Mniejsza z tym. I patrzyłam, jakoś to było właśnie przy premierze Fallouta. No tego już mięsa nie wydostanę. No nie, nie ten dostanę. I się śmiałam, bo tamten wyskoczyło. Bo jak oglądacie coś, to potem wam wyskakuje jakieś proponowane rzeczy. No powiedzmy. I akurat pod Fallouta wyskoczyły rzeczy. I był taki mem pokazany, że ej, ten, dzyń, dzyń, Fallout jest znowu modny. Memy się na nowo będą pojawiać, no. Ojejku, i dajcie mi już Fallouta. Nie, powiedz głośno. Drugi sezon Fallouta, o. Czy są jeszcze osoby, które nie widziały Fallouta? To mnie bardzo ciekawi. Nie no, oczywiście przed drugim sezonem ja sobie oczywiście obejrzę, odświeżę sobie, ale kiedy to będzie, czy to będzie następny rok, czy to będą 2 lata, no to tak powiedzmy, mi się wydaje, że tak mniej więcej tyle można liczyć, bo oni tak, jak już tam gdzieś tam czytałam, że oni, znaczy już tam jakiś tam pomysł mieli, nawet jak tworzyli ten pierwszy sezon, więc no, bardzo mnie ciekawi, co im z tego wyjdzie. No ej, kurde. Ej, to będzie piękne. Jak zrobią tak pierwszy sezon i drugi sezon zrobią, no nie kropka w kropkę to samo, wiecie, tylko
Jak to pociągną dobrze, to oj. Ej, no dajcie ten. Dajcie drugi sezon. Dajcie drugi sezon. No ładnie was. Ładnie was proszę. No weźcie, sprzątajcie, ja sobie posiedzę, popatrzę. Ej, drugi sezon. Gdzie byście poszli? Co byście poszli? Kto tak marnie? Obydwoje tak marnie. Czemu nie. Aha, ten ma tak marnie. Nie no, kija nie chcę. Więc no, drugi sezon się zapowiada. Ja się. Prawie. Mówiłam wam w którymś odcinku już, że prawie żem zawału dostała, kurde. Prawie się tylko śmiała, a potem się. Martwił się. Żebym. Ej, uspokój się. Ej, uspokój się. Znaczy, nie dosłownie mi mówił tak, uspokój się. No kurde, no. Ja wiem, on nie rozumie, bo no. O co chodzi? Zastanawiam się, czy będę. Nie, chyba nie będę musiała mu streszać Fallouta New Vegas. A, sorry, i tak mu zaspoilerowałaś pewnego jednego wieczora, kiedy. Oj, 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 wzięłabym wszystko od ciebie, ale teraz będę pełna. Czy działko obrotowe chyba mamy, nie? Działko obrotowe. Mamy działko obrotowe. Obydwóch ich zjechaliście? A gdzie jest ten drugi piękny? Gdzie wy macie tego drugiego? Kochanie, jak dostanie. Czemu ja. Czy, co ja robię ze swoim. Dzięki, kochanie! Uwielbiam! Mówiłam, że lubię gościa. Bo tak nagle wam. Tylko nie wiem, ile jest szansy szczęścia tego, że on wam się pojawi. Ej, pojawił się! Hurra! Eliska wygrała życie. Ale nie, faktycznie oni ich chcieli? Gdzie jest ten drugi? Chyba się wycofał. Czekaj, czy w ogóle będzie pamiętał, że mu Znaczy nie, nie opowiedziałam mu całej historii Fallouta. Czekajcie, muszę się podrapać pod okiem. Nie spokojnie, nie zaspoilerowałam mu całej historii Fallouta, co i tak, i jak to się robi, tylko mniej więcej wytłumaczyłam mu, o co chodzi w Falloutie, nie? Że jesteśmy kurierem. No to nie jest spoiler, kurde. Przecież jak powiem to na głos, to raczej nikt się chyba nie powinien obrazić. Że tym razem gramy jako kurier i no musimy. No ej, to jest zemsta. Co roś, siusiu? Cię wyjem. Jak traficie, to anuluję wam ten drugi rzut. Mówiłam, że granaty są zajebiste. I materiały wybuchowe w tej grze. Ej, nie doceniałam i to. No tak, na łatwym poziomie nie doceniałaś, a na normalnym bardzo. Przyznaję się bez bicia. Nie chcę. Tego też. Więc mu powiedziałam, o co chodzi, tak mniej więcej. No bo to tak mówię, to jest historia o zemście, no sorry. Nie, że ej, idę szukać mamusi? Jezu, tatusia. Idę szukać tatusia, idę szukać syna, dziecka swojego, czwórka. Właśnie ktoś zrobił, no już jakiś czas temu. Mema, już mi się chyba drugi raz ostatnio pojawił też, że jest tak, Fallout 3. Ej, idę szukać ojca. Fallout 4. Idę szukać dziecka.
Fallout New Vegas. Znaczy Fallout serial. Chyba to nie jest spoiler. Jest tam napisane, że jak powiem wam, że on idzie szukać ojca. No to ej, idę szukać ojca. Fallout New Vegas. Ej, zemsta. I tak wszyscy... No super. Nie pasuje do siebie, nie? Do całej reszty. Ojejku. Jejku, ile ja będę mieć jedzonka, ile picia, ile o Jezus Mary, bierz się. Jeszcze? O Jezu, o co to za bogactwo, ty, o ho 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 ho. Jak szybko, Eliska, to szybko. Czekajcie, przeszliśmy stąd, nie? Zrobiliśmy kółeczko. Możemy iść dalej. No bardzo mnie to ciekawi, jak teraz, bardzo mnie to ciekawi. Tobie tę granatę nie dam, no co ty? O, chiński pistolet. No chyba dobra broń dla na te śmieszne. Ile w ogóle amunicji mam do tego? Za dużo. Bardzo mnie ciekawi, to tak mówię, ja jeszcze nie wiem, nie znam odpowiedzi. Nie patrzyłam. No co z tą kamerką? Tak jak mówię, mnie to lotto. Ile osób było dawno temu za? Znaczy jedna, trzy osoby były takie, że okej, okay, dobra, a reszta nie wiem. Więc bardzo mnie... Oj, ta pułapka była. Nie, myślałam, że to jakieś ten bardziej agresywne to było. No wybuchło coś. Gdzieś. To amunicja. Bardzo łatwe. Więc zobaczymy, tak jak mówię, ten tył też pozmieniam sobie. Dalej mnie smuci etap, wiecie, ja dalej jeszcze... Dalej, w cudzysłowie, dalej przeżywam drukarkę. I to, że ona... Aha. Nie ten. Nie włączajcie, nie naciskajcie tego. Jak widzicie antenkę, to od razu tylko ten... Bo jak naciśniecie, to wam wali w kosmos. No takie pułapki, no co zrobię? Tak se wymyślili. No i granat żeśmy dostali. A po co jest ten? Aha, można ten? Ale kto? Na kogo bym ja to miała pułapkę zostawić? Aparat fotograficzny. Dobrze. Dalej Nuka-Cola. Też dobrze. Ej, rozebrałabym go, ale nie mam gdzie te rzeczy zostawić. Co ja w ogóle? Czy ja mam... Indeks, ale czekajcie. Aha, nie ten przycisk. Wystarczy, że popatrzę tutaj na tą mapę. Nie no, tu więcej już nic nie ma, nie? To jakiś dla dzieci był pokoik, żeby mogły się pobawić. Gang pluszowych misiów. Nie. A, łatwy. Co tu ciekawego mieliście? Kapsle. Kiedyś zbierałam kapsle. Jakbyś dalej zbierała, to teraz byś była bogata. A nie, a to wam nie mówiłam akurat, że gdzieś tam migło mi... Aha, dobra, nie. No bo wiecie, jakie cyrki Ubisoft też robi. I tak dalej z tym wszystkim. Wiem, robię kółko, ale sprawdzam, czy faktycznie czegoś mi nie... No nie wiem, nie pominęłam. Ale nie. Aż tak wkurzyli wszystkich tym, że jest, że będzie samuraj czarnoskóry, jak powiem, to przecież to nie jest nic złego. Że nawet Japońcy się wkurzyli. No kurde, no ale żeście sobie narobili i to nieźle. Ładnie, nie? Że tam gdzieś widziałam komentarze od... No japońskie komentarze pod... Aha, archiwum jest tam.
pod japońską tą wersją trailera od Asasyna. Oj, no to nieładnie, jak oni też się wkurzyli. No to pięknie. Gdzieś widziałam mema, że ktoś się śmieje, że ha, 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 że sobie pościągał gry, no nie? Z internetu, że ej, jest gotowy, że... Jest go... Co by się tak zakradł? Że jest gotowy, że ten, że niech nastąpi, wiecie... Bombka, Fallout i te rzeczy, i te sprawy ktoś miał na myśli. No w ogóle ten drugi dostaje w głowę. A ktoś mu napisał, ej, no to fajnie, dobra, super, masz gry ściągnięte. To ciekawe jest... Ciekawe jak będziesz ten, używał, jak będziesz grał w te gry, jak nie będzie prądu. No widzicie, beznadziejna ta koniec, mówiłam. Ja sobie tylko... szkodzę tym. No, no racja, no jak ty będziesz ten, jak prądu nie będzie, jak wywali wszystko. Życzę mu powodzenia, chyba że ma panele, ale to też tak... beznadziejne te małe bronie są, będę... Tak, będę musiała pochować te rzeczy, bo ja to tak noszę tylko po to, żeby, nie wiem, mieć chyba przy sobie. Więc ha, 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 no super. O, takiego, to o, chyba miałam już taki oficera. Ten miecz. Słowałam. Tak, ja wszystko kitram. Nie, 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 kochanie. Oddaj. Więc no super, powodzenia życzę. Aha, to Ubisoft tą piękną, nie przemowę, ale piękne słowa, że ej, nie przywiązujcie się do gier, które kupujecie, bo one nie są wasze, czy coś takiego. No super, dzięki. No to było trochę. To było chamskie. Mieliście tu apteczkę w łazience? Bo zazwyczaj jest apteczka. Nie mieliście? A po prostu dalej sobie świruje. No więc takie, no niezbyt fajne. Nie dość, że te gry widzę, że już są droższe znowu. To jeszcze sobie tak cwaniakują, że ej, nie przyzwyczajcie się do tych gier, bo one nie będą, no nie są wasze. To ktoś tam też było napisane, ale może nie w tym, tylko jako memy gdzieś tam, że ej, no to piractwo to nie jest kradzież. No. Ktoś mięsko mi... Oj, wy, ej, dajcie mięsko. Czemu wy tam się lejecie? Widzę, że strasznie min tu jest na ten. Czyje te miny są? Znaczy już moje, ale... Przyjazne miny. Jest coś takiego jak przyjazne miny? No tutaj mieliśmy. Oj, kolejne jedzonka, no po prostu... Gro, czy ty mi sugerujesz, że jestem... No... Nie, wodę mam. Jakoś... Bardzo głodna to nie jestem. Ciekawe, czy w tym tygodniu te plakaty mi idą do chałupy. Ojejku... Masakra. No fajny będą. Słyszałam i tak już, że ej, że trzeba będzie dokupić antyramę. Znaczy ja nie mówiłam, że ja chcę je powiesić tak o... Bo to było pewne, że ja ich po prostu sobie tak nie powieszę. Nie powieszę? Nie powieszę, nie przykleję do ściany, bo szkoda by ich było. A nie będę dziur robić w nich, no bo też szkoda. Ale no okej, mówiło coś o ten, że antyramy, że albo jakieś ramy do tego, żeby były. O, sprzedawcy się podniósł poziom handlu. Teraz wam wszystko sprzedam. No, ale to będzie... To będzie żart. To jest żart. To już jest żart. Że te... plakaty... będą tańsze niż, kurde, same...
Że najdroższe te antyramy, te ramy będą do tych plakatów, niż te same plakaty. O Jezu, naprawdę. To nie jest żart. Wiem, bo miałam przeszukać, coś mi nie idzie. O, kolejnych dwóch, trzech. Eliska, ty będziesz zaraz... Ty masz tam i z powrotem do Megatony. Ja to czuję. Czy ja chcę już chodzić w całym zbroi? Prawnik! Nie, no nie będę się... O Jezu, co się nie będziesz... Nie, nie będę pytać się go. No bo ten już tak na wyczerpaniu. A no tak, szkolenie potrzebne. Jezu, no to nie, to jeszcze kochanie nie będziemy chodzić. Dobra, a mogę się teleportować. Albo i nie. Ile? Aha, 700 mam. Dobra, będę musiała tak mniej więcej się wszystkiego... Nie no, chyba najbardziej tego... Działka obrot... Nie, no będziemy zaraz... Wiecie... No ej, warto pozbierać. Czekajcie, gdzie tu się wchodzi? Tędy. Tędy? Tak, tędy. No sorry, no nie przepuścimy chyba takiej okazji, no nie? Żeby nie pozbierać sobie tyle pancerzów wspomaganych. To musimy iść ten, ale będziemy mieć ten. Będziemy przy bractwie w pewnym momencie. Znaczy do tej, nie wiem, czy oni mnie tak teraz puszczą, czy ja potrzebuję w pewnym momencie. No bo jest, będziemy szli do bractwa, do tej cytadeli całej i będziemy się... Jest tam jakieś zadanie też. Coś tam się robi. Wiem, że byłam tam u nich. Brzmi jakbym ja była osobiście, prywatnie. Kochani, ja nic nie robię. Ty się uspokój, ty stój. Ja tylko się teleportuję tam i z powrotem. Raczej tu nikogo nie ma, więc damy radę. No co, ej, leży za darmo? No to... Dzień dobry! Chyba dobry wieczór się mówi, jest ciemno. Eliska czeka na grę, gdzie ej, wszyscy będą mówić dobry wieczór, jak jest ciemno. Tak, jasne. Dobra. To chowiemy, to zostawię. Działko... Czy ja będę używać? No, chciałabym używać działko. To chowiemy, bo mamy to. Bo to jest ten sam kaliber. To też to miotacz. Czy miotacz? Nie, miotacz ognia na razie mam biednie. Musiałabym znaleźć jeszcze jakiś. Maszynówka dziesiątka. Czy ja mam coś... Czemu... Ej, kurde, naprawdę. Czemu mi się cały czas wydaje, że... działko obrotowe zużywa 10-milimetrówki? Nie. 5. Osobna amunicja, więc no... Dziesiątkę maszynówkę muszę zostawić. Supermoc... No nie będę używać, bo szkoda, bo nie mam chyba. W ogóle ich chińskich pistoletów miałam schowanych. W któryś dzień będę musiała to powyciągać i ponaprawiać. I posprzed... może? Dobra, hełm muszę wrzucić. No i ten pancerz. No i chyba tyle. Aha, kwantumkę, żebym czasem... Już tyle mam... O, zbierało się tych steampacków trochę. Wow. Jak wtedy w pewnym momencie była u mnie bida ze steampackami. I ledwo, że ten, a teraz jest? O, ładnie się uzbierały. Ładnie, ładnie. Jeszcze mamy Nuka-Cole. Pojemniki... czy ja chcę ten... nieśmiertelniki chyba też się zbierało, bo chyba można je... Nie wiem, czy było zadanie, można było oddać je. Było coś takiego. Albo mi się śni. Teraz coś powie. Eliska, śniło ci się. No, tak. Jak zwykle. No jest, ale mi się głupo... Nie pytajcie. Jak duże głupoty mi się potrafią śnić. Aha, mówiłam wam chyba, nie? Ostatnio, że mi się śniło... Śnił mi się były. Ale to nie był nigdy, on nie był nigdy ze mną, ani ja z nim nie byłam, to więc raczej to nie był, chyba że to była...
Nie, anomalia, tylko bardziej to chodziło o tamtego innego, jednego. No to okej, okay, no to dobra, to mogłoby być. Jezus Maria. Głupoty. Głupoty. Tyle. Nie będę wam rozwijać się. Dawno wiecie, co mi się nie śniło? Horror. Nie, mam na myśli jakieś takie... O, dzień dobry, wyszłeś stamtąd, co? Aha, ja nie mam nic na ten. Aha, hi, ale mam pistolet. No, jedna seria wystarczy. Zdziwiłabym się, jakby nie dała rady. No więc nie, to musimy mieć przeszkolenie. Jeśli chodzi o pancerz wspomagany. Znaczy wiecie, fajnie to jest zrobione chyba już od czwórki. W ogóle tu miałam? Tak, chyba tu. Fajnie jest ten pancerz wspomagany zrobione od czwórki, no bo New Vegas... Nie, czy jest New Vegas? Jest, czy... Czy... ręki nie dam uciąć, ale chyba nie ma. Pancerzu wspomaganego, jeśli chodzi w New Vegas. Nie przypomina mi się. Tak, skończyłam tylko raz New Vegas i to tak końcówkę troszkę szybciej niż powinno się. Ale skończyłam. Będzie okazja kiedyś jeszcze raz skończyć. I to tak bardziej dogłębnie i skupię się na wszystkim, co jest możliwe. No. Więc nie, chyba nie, ale tak mówię, nie dam głowy, no nie dam głowy uciąć, nie jestem pewna, no. Tak mówię, zaraz mi ktoś powie, że ej, był ty. Sklerozo. Sklerotyczko. Przeciętny. Ale chyba nie mogę, nie? No właśnie, 50. Aha, czy teraz zaraz wejdzie, że nie zrobię zadania, nie otworzę, bo nie mam tego. Odpowiednich tych. Fajnie, super, zajebiście. Wieżyczka. Nawet dwie. Gdzie jest mój tajemniczy... Kto? Nikt. Tajemniczy nieznajomy, a resztę dojadę tym... karabinem. Tylko nie zgiń 100 razy. O, widzicie? Widzicie? Ej, daję radę. Kolejna przedwojenna książka. Kałamasz? Really? Tusz bym powiedziała. Ja bym powiedziała tusz. A, halo, gdzie jest to łatwe? Łatwe otwarcie, lekko przekręć. Nie w tą stronę może. Nie w tą... Nie, bo to nie jest na... No właśnie, to nie jest na środku. Tu się szybciej te spinki używałem niż... W ogóle ten, to do snajperki też chyba są dobre. A to jest kałamasz. Będę pisać książkę. Z tego nic nie ma, z tych wieżyczek. Nic nie wypada. A to co tu było? Coś ciekawego jeszcze? Czy jakieś takie kółko zaraz zrobię? Kółko zrobisz, ale chyba granaty przynajmniej dostaniesz. No, dobrze widziałam kątem oka. No, granat. Jeszcze 20 kółek zrób. Nie no, wydaje mi się, że musisz się dostać do tego. Może tu byłyby jakieś... Co tu w ogóle pisze, że to jest system... Aha, wieżyczki. A, to wieżyczki, to spoko już. Można było je zhakować, można to było zrobić na harda. Czyli je rozwalić.
No i co? I nie skończyłam biblioteki dzisiaj. Świetnie. Świetnie. Tak, sam z siebie się ruszył, jasne. Czy my tu byliśmy? Ja wiem, że zaraz jak pójdę tam w tamtą stronę, to można było tędy wejść do góry lub właśnie... Po Boże... O Jezu, po Bożemu! O Jezus Mary, jak? Po jakie... Po schodach. Po Bożemu, o Jezus. No, to jest to samo. Weszłam po Bożemu! A jak? A nie wiem, jak nie... Tak, teraz Eliska będzie się zastanawiać, a o co chodziło po Boże... Czy to, co myślę o po Bożemu, czy coś innego się mówiło, że po Boże... tak jasne. Pewnie wyjdzie, że coś innego. Kolejne wieżyczki. Nawet już widzę, które. I nie trafię. Znaczy trafię, ale one nie padają tak szybko jak tamta wcześniejsza na dole. Dobra, kochani, dziura w mnie, o Jezu. Mam dużo jedzenia. Nie, tamta poszła szybciej. Bardzo szybciej. Tak, o, bardzo, bardzo szybciej. Chciałam rozbroić to, a podniosłam książkę. Usuń. Dobra, wiecie co, chyba skończymy sobie tu odcinek w następnym No, obiecuję, że już skończymy etap biblioteki, pójdziemy sobie dalej. Bo jednak ona jest rozbudowana była zawsze. Aha, puste, ale i tak No, więc zobaczymy, czy... Nie, gro, proszę cię! 3 hours later. No i okej, dobra, jestem z powrotem, miałam kończyć i mnie wywaliło, no teraz mi wyskoczył, kurde, gościu z wyrzutnią rakiet. Dosłownie, gościu z wyrzutnią rakiet, zaraz... O Jezus Mary, ała, pod moje nogi, kurde! No super, zakończyłam go, ale zaraz ja excuse me, gdzie ta rakieta zgubiła swoją... trajektorię. Jak ja wezmę wyrzutnię rakiet, to zaś będę obciążona. Ja mam... Nie, chyba nie mam przy sobie. Ja ją zostawiłam w chałupie. No dobra, no to skończymy sobie. Naprawię sobie. Tamtą, co mam w domku. I tyle. I jutro skończymy... tą bibliotekę całą. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Ojojoj, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. Jutro standardowo kolejny odcinek z Fallouta. Trójki plus... ojejku. Nie to. No czekajcie, skończę. Trafienie krytyczne. Ała, ciekaj gdzie. Granat, chętnie. No więc jutro dalej będziemy przeszukiwać bibliotekę. Mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć te książki. Że nie opcjonalnie, że ja nie potrzebuję, nie wiem, nauki ścisłe nie wiadomo ile, żeby otworzyć te książki. No i tak mówię, Rise of Tomb Raider też. Dzięki. Cześć.